Wszystkich słuchaczy Radia Widzew gorąco pozdrawiam. Do zobaczenia i do usłyszenia. Michał Czeplarski. Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Co jest grane? Dobry wieczór Państwu, czwartek, godzina 19. No powoli stała pora, bo kolejka... Każda kolejka pierwszej ligi zaczyna się w piątek i brakuje czasu na emisję premiery naszego programu w piątki, właśnie dlatego przenieśliśmy się na czwartki. Prawdopodobnie tak to już na dłuższy czas zostanie. To jest magazyn Co jest grane, no, w którym, jak się domyślacie, zapowiadamy wraz z Adrianem Somorowskim najbliższą kolejkę pierwszej ligi, już piątą. Dzień dobry, dobry wieczór, Adrianie. Dobry wieczór. Zacznę od razu od przyjemnej rzeczy dla mnie, od ogłoszenia wyników w ostatnim naszym typowaniu. Ja już o tym mówiłem podczas magazynu Pierwsza Liga Mistrzów, gdzie to podsumowywaliśmy, ale ponieważ jest okazja, teraz rozmawiamy razem. Otóż okazało się, że tym razem pokonałem Cię znowu w stosunku 5-3. 8 spotkań się odbyło, jeden mecz przełożony, to odwołane spotkanie Radomiaka z Puszczą. Pewnie tam byśmy obaj zapunktowali. To by nic nie zmieniło, dlatego że obaj obstawiliśmy zwycięstwo Radomiaka i to i tak nie miało wpływu na końcowy wynik. Tym razem ja 5-8, a ty 3-8, także te twoje remisy się nie sprawdziły. Chociaż nie, jeden się sprawdził, pozostałe dwa już niekoniecznie. Zobaczymy, jak to będzie w nowym tygodniu. Miejmy nadzieję, że tym razem zobaczymy komplet spotkań, że nie będzie sytuacji, w której no, część meczów jest przełożona. To wiadomo, wszystko wynika z koronawirusa. Właśnie z tego powodu gdzieś tam wykryto u zawodników Puszczy taką przypadłość i dlatego to spotkanie Radomiaka w Pruszkowie z ekipą z Niepołomic się ostatecznie nie odbyło. A przed nami 9 przynajmniej w teorii spotkań. W piątek nam się ta seria gier rozpocznie, a więc jutro. No i trzeba powiedzieć, że sporo tych spotkań, jak na piątek, aż 5, więc to bardzo, bardzo nietypowo wygląda. A kolejkę zaczynać będzie mecz, a jakże, mecz Widzewa Łódź z GKS-em Jastrzębie. Może przedstawmy jeszcze, tak wejdźmy w nowość w naszym programie, przedstawmy tabelę, jak ona się prezentuje po tych 4 spotkaniach. Liderem jest niestety dla nas Łódzki Klub Sportowy z kompletem punktów. Na drugim miejscu Termalika Nieciecza, również z kompletem punktów, 12, ale z trochę mniejszym bilansem bramkowym, 6-0, a ŁKS 11-1. W tej chwili na miejscach barażowych, gdyby dzisiaj miał się sezon kończyć, to w baraża grałaby Arka Gdynia, Górnik Łęczna, Radomiak Radom i Odra Opole. Nieoczekiwanie, te 4 zespoły mają na swoim koncie po 9 punktów, chociaż Arka, Górnik i Radomiak zdobyły ten komplet punktów, bo one rozgrywały tylko po 3 spotkania, a Odra Opole miała 4, a zdobyła 9 oczek. Później mamy Chrobry Głogów z 7 punktami, z 6 na 8 miejscu Miedź Legnica. 5 punktów, miejsca 9 i 10, Korona Kielce, GKS Tychy. Miejsca 11 do 13 to Zagłębie Sosnowiec, Resowi oraz Widzew Łódź po 3 punkty. 2 punkty na miejsce 14, GKS Bełchatów. Gdyby nie kara ujemnych punktów, byłyby 4, a więc byłaby trochę wyższa pozycja bełchatowian. 15 miejsce i 16 to jest Puszcza Niepołomice, Stomil Olsztyn z 1 oczkiem na koncie i tabele zamykają nam na tą chwilę Sandecja, Nowy Sącz i GKS 1962 Jastrzębie. Obie te drużyny w 4 dotychczasowych meczach nie zdobyły nawet punktu. Wszystkie mecze przegrały. O jedną bramkę stracono więcej, ma na koncie GKS i dlatego to on jest formalnie czerwoną latarnią. Tak mi zapowiemy. Jesteś zaskoczony tym układem tabeli, jak on w tej chwili się prezentuje? Ktoś dla Ciebie jest nadspodziewanie wysoko albo nisko w tym układzie? Znaczy nadspodziewanie wysoko, wydaje mi się, że chyba tak mi się wydaje, że u każdego chyba jest to zaskoczenie, no na pewno Łęczna, tak? Górnik Łęczna to chyba takie zaskoczenie tego początku sezonu, bo reszta z tych drużyn, no i może Odra Opole, tak? Bo po tym początku słabym z ŁKS-em 3 zwycięstwa i też już są na tą chwilę w tym miejscu barażowym, ale reszta zespołów chyba od tego w tej pierwszej dziewiątce, załóżmy w tej pierwszej połówce, no to chyba można było się spodziewać, tak, że mogą być w tych pozycjach. No tak trochę jeszcze myślałem, że GKS Tychy będzie gdzieś w tej dziewiątce, no ale on się ociera w zasadzie o to, bo ma tyle samo punktów co Korona. Tak jest. A dół tabeli chyba nie. No, widzę tylko ewentualnie, tak, no liczyłem na to, że będziemy chociaż w tej dziewiątce po początku. No ale to są straty na tyle gdzieś tam małe i dopiero początek, że biorąc pod uwagę mimo wszystko chyba z kim my graliśmy w tych pierwszych przede wszystkim 3 kolejkach, no to
No to chyba nie jest gdzieś tam aż tak bardzo tragicznie, znaczy no może to tak, gorzej być nie mogło, w zasadzie wszystkim przegraliśmy. Ale jest to usprawiedliwieniem, rozumiem to, że tak, graliśmy. Tak, no jest to tak, no bo o to dopełniając twoje wypowiedzi, mierzyliśmy się kolejno z miejscem numer 5 w tabeli w tej chwili, z miejscem numer 7, a następnie z miejscem numer 1, a więc rzeczywiście z pierwszą siódemką graliśmy do tej pory, a gdy trafiliśmy na zespół z 16 miejsca, no to wygraliśmy to spotkanie, więc może to rzeczywiście być tak, że jesteśmy na tym etapie budowy drużyny trochę słabsi od ŁKS-u Chrobrego czy Radomiaka, ale jesteśmy w miarę w stanie wyrywalizować spokojnie z tymi drużynami z dołu tabeli. To na razie tym jednym meczem to potwierdziliśmy, a przed nami szansa na kolejne punkty. No i właśnie, przejdźmy może już w kierunku spotkania piątkowego. O godzinie 17:40 ten mecz się rozpocznie. Formalnie GKS Jastrzębie będzie podejmować, widzę, w Łódź, ale na naszym boisku, bo jak wiemy, to spotkanie zostało przeniesione właśnie do Łodzi. Formalnym gospodarzem będzie GKS Jastrzębie, ale wiemy, jak to będzie wyglądało. Kibice ze Śląska prawdopodobnie usiądą w sektorze gości w liczbie 450 osób, bo tyle mniej więcej biletów mogli otrzymać. Pozostałe miejsca zajmą kibice Widzewa, więc zapowiada się komplet. Troszeczkę apetyty rozbudzone, myślę, tym zwycięstwem ze Stomilem, bo pokazała drużyna Widzewa, że kiedy realizuje swoje założenia taktyczne, a dodatkowo jeszcze przeciwnik jest mniej wymagający, to łatwiej te założenia realizować. No i efekt jest taki, że drużyna Widzewa sięgnęła po 3 punkty. Natomiast nasz przeciwnik, gospodarz, tak w cudzysłowie nazwijmy to. No, mówiliśmy, Adrian, przed spotkaniem ze Stomilem, że z kim wygrywać, jak nie właśnie z nim, choć moje przeczucie sugerowało, że raczej będzie remis i na szczęście się pomyliłem, to jednak tym razem te stwierdzenie, że z kim wygrać, jak nie z GKS-em Jastrzębie, działa jeszcze mocniej, bo ten zespół jest w podobnej sytuacji, w jakiej Stomil przyjeżdżał do Łodzi, a nawet jeszcze trochę gorszej, bo Stomil przyjeżdżał po 3 porażkach, a Jastrzębie po 4, bo kolejna się odbyła, następna kolejka i Jastrzębie znowu nie, no, Stomil miał punkt. Tak? A przepraszam, masz rację, tak, dziękuję Ci za zwrócenie uwagi, rzeczywiście Stomil miał punkt, miał mecz inaczej, Stomil przyjeżdżał bez strzelonego gola do Łodzi, zaledwie jednym punktem, a Jastrzębie jest w jeszcze gorszym położeniu, bo nie dość, że nie strzela zbyt wielu bramek, dwie, to traci 9, to jest obok zespołu Widzewa, najgorsza na razie defensywa w lidze, ale to co najważniejsze, 4 mecze i 4 porażki, dodając do tego fakt, że łącznie z poprzednim sezonem GKS nie wygrał już od 14 spotkań. Latem stracił kilku czołowych zawodników. Tam jest ogromny problem finansowy, piłkarze są coraz bardziej zniecierpliwieni tym faktem. No to wydaje się, że wszystkie argumenty tym razem są po stronie Widzewa, bo własne boisko, poprawa morale po zwycięstwie nad Stomilem, dołek sportowy, finansowy, Jastrzębian, no na logikę wydaje się, że to pewniak do grania, a tym bardziej dodamy Wam jeszcze, zanim Ci oddam głos, to bukmacherzy chyba nie wszyscy do końca wychwycili to, tak mi się przynajmniej wydaje, że mecz jest rozgrywany jednak w Łodzi, bo kurs na Widzew zaskakująco wysoki. Ja nawet powiem szczerze, że zagrałem sobie taki kupon w jednym z zakładów bukmacherskich i znalazłem typ 1,75 na zwycięstwo Widzewa. Teraz zaglądam na Flash Score'a i ten kurs wynosi 1,77, cały czas jest stabilny. Myślałem, że będzie spadał, tymczasem wszystkie kursy, wszystkie trzy rosną, a więc jeśli ktoś sugeruje się naszymi podpowiedziami w magazynie, co jest grane i lubi sobie tam zagrać hobbystycznie u bookmachera, no to wydaje mi się, że to od tego można by w tym tygodniu zaczynać, jeżeli chodzi o pierwszą ligę, zaczynać obstawianie, budowanie kuponu, no bo 1,77, biorąc pod uwagę te wszystkie argumenty, no to jest promocja ze strony bookmacherów. Albo pułapka, jak ty uważasz? Znaczy, no tak na zdrowy rozum faktycznie ciężko by było, żeby tego meczu nie wygrać, tak? Jeżeli GKS przegrał wszystkie 4 i tak jak mówisz, jeszcze ta seria się gdzieś ciągnie od poprzedniego sezonu, ale z drugiej strony tak jakby spojrzeć, z kim ten GKS grał, no to grał też z samą czołówką, tak? No było najpierw Arka, Korona, Radomiak i Chrobry, czyli w zasadzie dwie drużyny, z którymi my też przegraliśmy, no i z trzecią drużyną, która wygrała póki co wszystko, czyli Arką, no i ta Korona to jest tam w środku z tą jedną porażką, więc też nie mieli łatwo. Więc może stąd też ten kurs nie jest aż tak niski na Widzew, tylko taki powiedzmy wypośrodkowany. No ale jeżeli my też chcemy gdzieś tam bić się chociaż o tą szóstkę, czy o tą górną połówkę tabeli, no to chyba nie wypadałoby z GKS-em, tym bardziej u siebie w roli gościa, tracić punktów. Gdzieś tam z tym Stomilem chyba pokazaliśmy, że
że potrafimy gdzieś tam kontrolować to spotkanie i gdyby gdzieś to jakaś tam chwila dekoncentracji po tych straconych golach i w zasadzie takie chyba tylko dwie sytuacje mi przychodzą do głowy po stronie Stomilu, to no to zasadniczo Stomil nic ciekawego sobie sam nie skonstruował. Więc chyba tutaj no nie ma co gdzieś tam kombinować i postawić to zwycięstwo Widzewa, chociaż ty mógłbyś postawić remis, bo jak masz się mylić za każdym razem, tam tak jak ostatnio, to ja mogę ogólnie przegrywać te nasze gierki całokolejkowe, ale grunt, żeby w tej jednym meczu chociaż zawsze, żebym był do przodu. Nie, tym razem nie mam żadnej intuicji antyzdroworozsądkowej, bo zdrowy rozsądek podpowiada zwycięstwo Widzewa ze Stomilem, a ja poszedłem pod prąd, ale tym razem nie mam takiego przeczucia. Mało tego, jak powiedziałem, obstawiłem na swoim kuponie zwycięstwo Widzewa, więc rozumiem dwie jedynki w tym wypadku. No tak, chyba tak. Okej, okay, to temat mamy zamknięty. Spotkanie będzie otwierało piątą serię gier i będzie do obejrzenia, jeśli ktoś się do Łodzi na stadion nie wybiera, no w Polsacie Sport do obejrzenia ten mecz. Polsat Sport Ekstra nawet podpowiada Flash Score, więc być może właśnie tam się to spotkanie na łamach czy na antenie tej stacji odbędzie. Więc nie zwykły Polsat Sport, tylko Polsat Sport Ekstra. 20 minut później, o godzinie 18, rozpocznie się spotkanie numer 2 tej kolejki. No i tutaj trzeba powiedzieć, że można głęboko wstrzymać oddech, no bo moim zdaniem jest to jedno z dwóch najciekawszych starć tej kolejki, hit prawdziwy tej kolejki. Termalika Brookbet Nieciesza będzie podejmować Arkę Gdynia, więc na obecną chwilę drużyna zajmująca trzecie miejsce w tabeli podejmie wicelidera. Tak jak powiedzieliśmy przed programem, przed startem, Arka jest na trzecim miejscu, traci 3 punkty do Termaliki, ale dlatego, że rozegrała jedno spotkanie mniej. Obie te drużyny wygrały wszystko do tej pory, co mogły wygrać. Arka strzeliła w tych trzech meczach 11 bramek, więc jest najlepiej strzelającą drużyną w lidze, bo co prawda ŁKS też ma 11 bramek, ale w czterech meczach tego dokonał. Jeśli przeliczyć na ilość goli na mecz, to Arka ma ponad 3 na mecz. To jest rzecz naprawdę prawie 4 na mecz. Rzecz bardzo, bardzo imponująca. Przy tym nie tracą wiele bramek, bo tylko dwie. Mniej straciły tylko Termalika, właśnie Górnik i ŁKS. No i właśnie, po drugiej stronie zespół Termaliki, który do tej pory może nie wygrywa w sposób jakiś imponujący, to są zwycięstwa 1 lub 2 do 0, bo na początek Termalika wygrała u siebie z Zagłębiem Sestowiec 1-0, później wyjazdowe zwycięstwo też 1-0 z Sandecją, później 2-0 z GKS-em Bełchatów i 2-0 z Resowiem, a więc można powiedzieć, Adrian, że tendencja jest wzrostowa. Teraz 3 mecze po 3 powinno być, ale nie będzie tak łatwo, bo Arka dużo strzela, a mało traci, natomiast Termalika mało strzela, ale jeszcze mniej traci, w ogóle nie traci bramek. To jest obok Górnika Łęczna jedyny zespół, który jeszcze ani razu nie zanotował bramki w swojej siatce. No i konia z rzędem temu, kto wytypuje to spotkanie. Jeśli komuś by coś podpowiadać, bo ja tego meczu nie wybierałem w ogóle do grania, ale takie starcie dobrej ofensywy z dobrą defensywą, myślę, że to może być spotkanie raczej zamknięte i po pierwsze, Termalika dobrze broni, a po drugie, znając klasę rywala, będzie też nie szarżowała w tym meczu i Arka również nie będzie grała tak odważnie jak w spotkaniach dotychczasowych, jak z GKS-em Jastrzębie właśnie, czy z Puszczą Niepołomice, czy ostatnio z Miedzią Legnica, tylko też ostrożnie do tego meczu podejdzie. Tu bym sugerował granie, jeśli ktoś mi ufa, to ja bym raczej rozważał zagranie na liczbę bramek, że nie będzie ich zbyt dużo, powiedzmy under 2,5 albo under 3,5, natomiast typowanie samego wyniku jest tak w naszej zabawie jest ciężkie i najpierw chciałbym posłuchać twojej argumentacji i wtedy sam też zdecyduję, jak tutaj obstawić. Znaczy ja w ogóle jestem zaskoczony, że takie starcie nie jest transmitowane w tej ogólnej telewizji, już może abstrahując od tego, żeby może było za Widzew, ale na przykład przełożone na sobotę, tak, bo mamy na przykład mecz Miedzianki z Koroną w Polsacie, no ale to logiki Polsatu gdzieś tam nie zrozumiemy. My się przebijamy w takim razie marką marketingowo, chyba w takim razie, że tak chętnie na razie póki co zawsze nas transmitują. Ale jeśli chodzi o sam mecz, no tutaj też tak faktycznie, tak jak ty powiedziałeś, może być tak, że wielu bramek nie zobaczymy, aczkolwiek ja Termaliki spotkań jeszcze nie oglądałem, nie miałem okazji. Widziałem tylko dwa mecze z tych trzech Arki. No i wrażenie na mnie dobre zrobił ten zespół, wręcz bardzo, bardzo dobre i ja już nie będę popełniał błędów, bo zrobiłem ten błąd w pierwszej kolejce i przegrałem, zrobiłem teraz w ostatniej i remisów już nie będę tak dużo
obstawiał, bo tak gdzieś tam zdroworozsądkowo może być takie nudne 0-0 może, chociaż Arka tyle strzela, że kto wie, może jakiś inny remis. Ale chyba to takie doświadczenie ekstraklasowe i chyba jakość piłkarska jednak po stronie Arki, jeżeli tym bardziej by wygrali w piątek, to już w ogóle by moi chyba taki duży znak dali ku temu, że są jednak drużyną, która jest jedną z tych jednych dwóch przynajmniej, które mogą być już głównym faworytem i ja jednak spróbuję ryzykownie na Arkę. No to proszę. A ja jednak zdroworozsądkowo tym razem wpisałem sobie w trakcie, jak słuchałem twojej wypowiedzi, wpisałem x-ik, więc ja obstawiam jednak remis. Wydaje mi się, że Arka nie jest aż na tyle silna, żeby móc pokonać, albo a Termalika na tyle słaba, żeby przegrać przed własną publicznością z Arką. Zgadzam się z tobą, rzeczywiście dziwna decyzja, że to spotkanie nie jest transmitowane. Oczywiście dla Widzewa jest to o tyle fajne, że kibice, którzy na stadion się nie wybierają, będą mogli mecz obejrzeć. Pewnie rzecza kibiców Widzewa zadecydowała, chociaż Arka też ma sporo fanów, a liczba odbiorców zainteresowana meczami Termaliki czy GKS-u Jastrzębia jest podobna, więc może troszkę większą widownię przyciągnie mecz Widzewa faktycznie, ale no nic, no dziwna decyzja rzeczywiście, natomiast no, jest jak jest, tego nie zmienimy. Tobie w takim razie zaznaczam dwójkę w tym spotkaniu, czyli obstawiasz zwycięstwo Arki Gdynia. Ja uważam, że jest na tyle trudno obstawić, że remis będzie takim najbezpieczniejszym zagraniem. No zobaczymy. Mam o tyle łatwiej, że mecz zacznie się od remisu. Już w pierwszej sekundzie, jak mecz się rozpocznie, będzie remis, więc chociażby statystycznie ma większe szanse, żeby trafić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To spotkanie o 18:00, nietransmitowane, może będzie na IPLi do obejrzenia, powinien być tam bez komentarza z jednej kamery tylko, ale jeśli ktoś będzie zainteresowany, no ale nie sądzę, bo raczej nasi słuchacze to kibice Widzewa, więc może ostatnie 20 minut, tak jak już spotkanie nasze zakończy, to tę końcówkę, ktoś kto będzie w domu, to będzie mógł sobie IPLa odpalić i obejrzeć końcówkę meczu Termaliki z Arką. Natomiast o godzinie 19, więc też równolegle trwające spotkanie do tych dwóch meczów, to potyczka w Tychach, gdzie GKS będzie podejmował Resowię. Resowia, Adrian, świetnie zaczęła sezon, wręcz zaskakująco, bo od wysokiego zwycięstwa 3-0 w Niepołomicach z Puszczą i zastanawiałem się, czy to jest siła Resowi, czy może słabość Puszczy, i w którą ja do końca nie wierzyłem. Myślałem, że Puszcza się zaraz odbije. Natomiast okazuje się, że nie, że te kolejne spotkania z Niepołomic jakoś specjalnie nie poprawiły im nastrojów. I ten mecz w porównaniu z tym, że Resowia później zaczęła punkty regularnie tracić, no raczej wskazuje na to, że to Puszcza zagrała słabe zawody, a Resowia miała dzień konia, no bo później podopieczni Szymona Grabowskiego raczej tego nie potwierdzili. 2-0 porażka w Łęcznej z Górnikiem, następnie 0-4 w Legnicy z Miedzią i teraz jeszcze przed tygodniem porażka 0-2 właśnie w Niecieczy. No i trwa ten serial wyjazdowy Resowi, bo po tej wyprawie do Tychów w piątek jeszcze czeka Resowian wyjazd do Opola, do Łodzi na mecz z UKS-em i dopiero wtedy prawdopodobnie w Stalowej Woli będą podejmować 100 mil, więc ja nie wróżę za bardzo tutaj szans Resowi w tym spotkaniu, ale też patrząc na to, jak GKS Tychy wygląda, to jest drużyna taka typowa środka tabeli, taka grająca bardzo, bardzo przeciętnie, średnio. 0-0 ze 100 milem, porażka 0-3 w Sosnowcu, później udało się w końcu wygrać z Sandecją słabiutką 2-0 u siebie, a potem wyjazd do Bełchatowa i remis, czyli takie, no mówię, takie w kratkę granie, wszystkiego się można po tym zespole spodziewać. Jeśli ja miałbym w naszej zabawie jakiś wynik typować, to raczej byłbym skłonny zagrać na zwycięstwo GKS-u Tychy, ale uważam, że to taki mecz mina i jeśli ktoś chciałby się zabawić w obstawianie za prawdziwe pieniądze, to tutaj sugerowałbym być ostrożny, że tutaj można się zaskoczyć w tym meczu. A jakie jest twoje zdanie? Ja tutaj zaryzykuję znowu i bym się skłaniał bardziej ku remisowi. A dlaczego? Bo tak sobie spojrzałem w zasadzie, no z kim jedna i druga drużyna grała, tak? Resowia rozpoczęła faktycznie od tego zwycięstwa z Puszczą, które jak się później okazało już meczu też nadal nie wygrała, tylko ten jeden punkcik. Później te porażki Resowi, ale tak, no Łęczna czwarta drużyna, Miedzianka ósma też ma 6 punktów i Termalika, tak, czyli która nie przegrała do tej pory nic. GKS grał w zasadzie na ten moment samym dołem, tak, ze Stomilem, który ma tylko punkt i to punkt właśnie z GKS-em. Porażka z Sosnowcem, który wygrał jeden mecz i to właśnie z Tychami. Zwycięstwo no, z tą Sandecją, która przegrała wszystko i remis z GKS-em, który też jest gdzieś tam skazywany na pożarcie. Czyli w zasadzie z nikim, w cudzysłowie, trudnym z góry tabeli nie grali, a punkty pogubili w każdym meczu poza jednym.
Więc bym tej Desowi tak w zasadzie aż tak nie skreślał, tak? Więc tutaj może nie na tyle, żeby faktycznie wygrali z tym GKS-em na wyjeździe, ale remis wydaje mi się, że może być w zasięgu. No właśnie, dlatego mówiłem, że to taki lekko niebezpieczny jest ten mecz i tutaj może się wydarzyć jakaś niespodzianka. Ty wieszczysz ją w postaci remisu i taki krzyżyk właśnie stawiam pierwszy koło twojego imienia, natomiast no, bardzo możliwe, że remis tutaj rzeczywiście padnie. Mnie jednak bliżej do zwycięstwa GKS-u, tak na logikę, ale mówię, jest gdzieś z tyłu głowy świadomość, że to, co powiedziałeś, czyli fakt, że GKS Tychy mierzył się do tej pory raczej z mocnymi przeciwnikami, przepraszam, odwrotnie, Resowia z dość mocnymi przeciwnikami, a GKS Tychy ze słabiakami, to wcale nie musi w takim razie oznaczać, że Resowia jest taka słaba. No, zobaczymy, jak to zostanie zweryfikowane w piątek. Ja jeszcze cofnę się na chwilę do meczu Termaliki z Arką, żeby sprawdzić kursy bukmacherskie. No, bukmacherzy też nie są do końca przekonani. 3,40 na zwycięstwo Termaliki to jest najwyższy kurs, więc najmniej wiary właśnie w zwycięstwo Termaliki dają bukmacherzy. 3,26 na remis, więc bardzo blisko. 2,26 na Arkę, więc raczej idziesz tym tropem bukmacherów. Postawiłeś na Widzew, postawiłeś na Arkę, więc to są raczej zbliżone twoje typy do tych przewidywań bukmacherskich. A jeśli chodzi o mecz Tyszan z Rzeszowianami, 1,80 na GKS Tychy, 3,88 remis, 4,45 Resowia, więc jeśli ktoś chciałby większą niespodziankę, na przykład zwycięstwo gości wbrew naszym przewidywaniom, no to tutaj można sporo zarobić. Jak będzie, oczywiście przekonamy się w piątkowy wieczór. O 19 to spotkanie się rozpocznie, a kolejne spotkanie to akurat jak będzie kończyć się mecz w Niecieczy, raczej się już zakończy w Łodzi. Odra Opole będzie podejmować GKS Bełchatów i to jest drugie spotkanie, które ja w tej kolejce wybrałem, aby obstawić za prawdziwą kasę. Tam oczywiście hobbystycznie za parę złotych zagrałem, za tam chyba symboliczne 5 złotych i właśnie postawiłem na zwycięstwo Odry Opole, bowiem GKS Bełchatów to drużyna, która przeżywa ogromne trudności finansowe. Ten kurek z pieniędzmi od PGE chyba już został, jeśli nie całkowicie, to zakręcony, to już naprawdę tam niewiele skapuje im do budżetu. Nie ma trenera Artura Derbina, który był gwarantem solidności tej drużyny. On przeniósł się do GKS-u Tychy, tam kontynuuje swoją misję, a w Bełchatowie na razie próbują powtórzyć przynajmniej to, co robił trener Derbin. Na razie to się udaje bardzo, bardzo w kratkę. Śledziłem sobie poczynania Bełchatowian. Na dzień dobry porażka 0-3 w Łęcznej. Później trochę niespodziewane zwycięstwo z Miedzią Legnica, ale jak oglądałem skrót tego meczu, a także statystyki w Instacie, to GKS miał mnóstwo szczęścia i Miedź może sobie pluć w brodę, bo tylko własna nieskuteczność spowodowała, że Miedź tam przegrała. Świetny występ Pawła Lenarcika, bramkarza GKS-u. No, ale nie poszedł GKS za ciosem, pojechał do Niecieczy. Okej, z silnym przeciwnikiem. W Łeb 0-2. No i w tym ostatnim meczu wydawałoby się, że GKS Tychy to niezbyt silny przeciwnik, że jeżeli jest szansa znowu na punkty u siebie, to warto ją wykorzystać. Tymczasem GKS był drużyną raczej przeważającą w tym meczu, prowadził po rzucie karnym, ale w 70. minucie Bełchatowowi udało się wyrównać po golu Patryka Makucha. No i spotkanie zakończyło się remisem. Więc jeśli z takim nie za mocnym GKS-em Tychy Bełchatowianie nie są w stanie wygrać, no to jadąc do Odry Opole będą mieli jeszcze większe problemy, a Odra, trzeba podkreślić, po fatalnym starcie, czyli po fal starcie w takim razie, po porażce 0-4 u siebie z ŁKS-em, no czyli z drużyną, liderem aktualnym, poprawiła się, sobie tutaj wnioski wyciągnięto w Opolu i trzy kolejne spotkania zakończyły się trzema z rzędu zwycięstwami. I Odra dzięki temu właśnie jest w strefie barażowej na miejscu szóstym. 1-0 w Olsztynie, a więc niezbyt silnym Stomilem. Później 1-0 u siebie, 1-0 na wyjeździe z Olsztynem, 1-0 u siebie z Zagłębiem Sosnowiec, a więc też niezbyt mocnym przeciwnikiem. No i teraz, a raczej odwrotnie trzeba powiedzieć, bo to spotkanie drugiej kolejki było rozgrywane jako trzecie w kolejności, bo to był mecz zaległy, a teraz przed tygodniem Odra wygrała w Nowym Sączu z Sandecją 2-1. Trzy razy Dawid Kort, który do Widzewa mógł trafić, a ostatecznie z niego zrezygnowano, strzelił te bramki na wagę zwycięstw. No i właśnie, jedyne co tutaj może dawać się jakiś taki obraz, że wcale nie musi tak Odra łatwo tego meczu wygrać, to jest to, że te trzy zwycięstwa z rzędu miały miejsce z najsłabszymi rywalami, które to tutaj są, no może poza Jastrzębiem, bo i Stomil, i Sandecja, i Sosnowiec to nie są jacyś wybitni przeciwnicy i to może lekko zamazywać obraz i ta Odra, będąca na szóstym miejscu, wcale nie musi być tak mocna, jakby ta tabela sugerowała. Jak ty sądzisz? Znaczy, no też bym zwrócił uwagę, że Odra mimo wszystko
Dwa ostatnie mecze wygrała na wyjazdach, tak więc jakby z kim by nie grali, to wydaje mi się, że na wyjazdach też się tutaj w tej lidze łatwo grać nie będzie i w Olsztynie i w Nowym Sączu udało im się po ten komplet punktów sięgnąć. A co do GKS-u, no faktycznie myślę, że wynik póki co taki trochę ponad stan, bo pewnie już po trzech kolejkach nie liczy, no może poza tym meczem z Łęczną, bo on był taki trochę niewiadomy, jak ta Łęczna może się prezentować, ale jak się teraz okazuje, wygrali wszystko. Z Miedzianką pewnie sami się zdziwili, że ten komplet punktów faktycznie uzyskali, a jeszcze tak jak mówisz, że ten mecz mógł się potoczyć w ogóle inaczej. No Termalika, no to też tak samo jak Łęczna wszystkie mecze wygrali, więc też tych przeciwników na początku mieli trudnych. No ostatnio tylko ten GKS Tychy, stąd też myślałem, że może uda im się jak u siebie powtórzyć ten wynik z Miedzią, ale no to nie udało się ostatecznie. Więc też ten Bełchatów taki, no nie ma za dużo faktycznie argumentów, żeby może z tym Opolem rywalizować. Ale kto wie, tak, ale nie, chyba bym nie ryzykował w tym gdzieś tam opierając się czysto gdzieś tam chłodną po wynikach, no to może jednak też jedynkę gdzieś w kierunku Opola, bo jeżeli Opole wygrywa z tym dołem tabeli, no to spokojnie GKS też można do tego dołu zaliczyć. A kurs naprawdę ciekawy, bo ja zdecydowałem się na to, bo kurs, gdyby był niższy, to ryzyko nie byłoby współmierne z tym, nie byłoby, jeżeli by kurs był niższy, to nie byłoby współmierne z efektami boiskowymi, z oczekiwaniami, a tutaj 1,92 na Odrę Opole, no na pewno lepiej zagrasz taką Odrę za 1,90, tak myślę, niż jakiś Bayern Monachium na wyjeździe za 1,15 i nadziać się na jakiś głupi remis. Tak myślę, podpowiadam wam trochę bukmachersko ze swojego doświadczenia, ale jakimś specjalistą nie jestem. Rozumiem, że ty jednak też obstajesz przy tym, że Odra powinna mieć większe szanse na papierze. Tak. Okay, czyli Jedynka. kolejny raz się zgadzamy. Na remis, jeśli ktoś by chciał zagrać, to 3,65 i 4,05 na bełchatowską Gieksę. Równolegle do meczu w Opolu, czyli o tej samej godzinie o 19:45, rozpocznie się spotkanie Stomilu Olsztyn z Zagłębiem Sosnowiec. I to trudne spotkanie do przewidzenia. Podobnie jest jak w meczu Termaliki z Arką, ale różnica polega na tym, że tu zmierzą się raczej słabsze zespoły. Stomil do tej pory, jak wiemy, nie strzelił jeszcze bramki, ma na koncie tylko punkt. Jest po porażce w Łodzi. Doszło tam też do takich zawirowań personalnych, zmiana prezesa, lekka afera w tle z zawodnikami sprowadzanymi z Holandii, i to też może się gdzieś tam odbić na tej drużynie. No i myślę sobie, że w Sosnowcu też tak podchodzą do tego spotkania na zasadzie, no z kim się przełamać, jak nie z Odrą, bo na razie na dzień dobry porażka w Niecierczy z Termaliką. Później udało się z tym GKS-em Dychy wygrać 3-0, chociaż bramki padały w ostatnim kwadransie, więc też Zagłębie się trochę męczyło. A później wyjazd do Opola i też porażka. A w ostatniej kolejce do Sosnowca przyjechał ŁKS, a więc lider wygrał tylko 2-1, więc Zagłębie postawiło warunki no, ŁKS-owi dość twarde, ale ostatecznie przegrało. I teraz myślę sobie, że to jest mecz bardzo trudny do obstawienia. Znowu gdzieś tam śmierdzi remisem, bo skoro grają. No Stomil w końcu musi też coś strzelić. Myślę, że w pewnym momencie się ta ofensywa przełamie, a w najlepszym wypadku będą dążyć do tego, żeby przynajmniej 0-0 zremisować. Nie ma armat z przodu, ale wiesz, jakiś stały fragment, dośrodkowanie z rzutu wolnego czy rzutu rożnego, któryś z zawodników nieupilnowany, może paść w ten sposób bramka. No i Zagłębie się przejedzie. No, ciężko naprawdę tutaj jest to obstawiać. Sosnowiczanie są w tej chwili na miejscu. Sprawdzę w tabeli 11, 4 stracone bramki w 4 meczach, więc średnio w każdym spotkaniu tracą gola. Stomil nic nie strzela, więc to jest taki mecz naprawdę bardzo trudny do przewidzenia. No tutaj ja oglądałem ten ostatni mecz Zagłębia z ŁKS-em i tak jak gdzieś tam no, później po komentarzach twitterowych też sobie czytałem, że nawet kibice ŁKS-u też wiedzą, że to było takie już najtrudniejsze póki co rywal mimo wszystko i że to zwycięstwo wcale łatwo im nie przyszło i faktycznie też bym się z tym zgodził, że Zagłębia tutaj aż tak źle z tym ŁKS-em się nie prezentowało. Ale no to też kwestia pewnie tego, że jednak mieli troszeczkę więcej czasu na ten odpoczynek. Może to też był jakiś tam argument do tego, że po prostu się lepiej prezentowali. Może nie lepiej, ale po prostu ŁKS nie tak dobrze jak wcześniej, No, ale no derby mimo Łodzi, wszystko. tak, 3 dni później trzeba było jechać do Sosnowca. Zagłębie nie miało zaległego meczu w środku tygodnia, więc stąd to wynikało być może.
Dokładnie, no ale tak samo jak spoglądałem gdzieś tam w poprzednie mecze, tak na tą chwilę Zagłębie w sumie przegrywało tylko z zespołami z pierwszej szóstki. Wygrali z tym GKS-em Tychy, który jest też w zasadzie nad nimi, jakby nie patrzeć, ale gdzieś już tam bliżej tego środka tabeli. No tak jak mówisz, Stomil, no w końcu gdzieś w tą bramkę musisz strzelić, tak, i jakiś no już punkt mają, tak, ale no gdzieś tam chociaż właśnie do tej siatki trafić. Ale nie wiem, czy po takim meczu, jak oglądaliśmy u nas w Łodzi, czy mają aż tyle argumentów na tą chwilę, żeby wygrać, tak? Bo wydaje mi się, że Sosnowiec stać, żeby strzelić przynajmniej tą jedną bramkę, ale czy Stomil strzeli dwie, to już nie byłbym taki pewny i faktycznie koło tego remisu gdzieś mi też tam ten wynik chodzi po głowie. Czyli rozumiem, że tobie zaznaczyć krzyżyk. Tak. A ja powiem ci, że zmieniłem zdanie w trakcie, jak mówiłeś, też się jeszcze trochę zastanawiałem. Jednak zaryzykuję zwycięstwo gości. Myślę, że fakt, że w Stomilu nie klei się, nie ma tej ofensywy, a to, co powiedziałeś, że Zagłębie pokazało się na tle lidera z niezłej strony, może to też spowoduje, że trochę nabiorą pewności siebie sosnowiczanie i to nie jest na tyle słaba drużyna, żeby nie wygrać w Olsztynie. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, jak będzie. Bukmacherzy mają ogromną zagwostkę, bo kurs na Stomil to jest 2,56, a na Zagłębie 2,85, więc bardzo, bardzo równe te kursy. Jeszcze 3,30 na remis, więc najmniej prawdopodobny za nim bukmacherów, ale to też pewnie wynika z jakichś tam matematycznych wyliczeń, algorytmów. No zobaczymy, zobaczymy. Myślę, że remis jest bardzo prawdopodobny. Każdy wynik w tym spotkaniu jest możliwy według mnie, ale ja tak zaryzykuję trochę na nos i powiem, że wydaje mi się, że Zagłębie Sosnowiec ma szansę wygrać w Olsztynie, ale nie zdziwię się, jeśli nie trafię, bo to jest trudny mecz do obstawiania. Tyle jeśli chodzi o piątkowe starcia. Przypomnę, od 17:40 w Łodzi mecz Widzewa z GKS-em Jastrzębie, a kończymy to wszystko w Olsztynie, czyli mniej więcej około godziny 21:30-40 będziemy mieli koniec piątkowych zmagań, a w sobotę tradycyjnie rozpoczną się te zmagania od godziny 12:40. Tylko dwa spotkania zaplanowane na sobotę, no bo większość w piątek. No i spotkanie, które również zapowiada się dość interesującą. To jest mecz Miedzi Legnica z Koroną Kielce, czyli zespołu, który potrafi zaliczyć dobry mecz, a potrafi też zaliczyć mecz naprawdę słaby, no bo porażka w Bełchatowie czy w Gdyni, no chluby Miedzi nie przynosi. Tutaj porażka z GKS-em 0-1, co prawda tylko, i mówię, tam GKS miał wiele szczęścia, no ale już Arka pokazała miejsce w szeregu Miedzi, wypunktowała ją jak wytrawny bokser, 0-4. I te wyjazdy Miedzi nie za bardzo wychodzą, ale jeśli ten zespół gra u siebie, to tak, potrafi pokonać 3-1 na starcie Sandecję i potrafił ten zespół bardzo wysoko ograć Resowie u siebie 4-0 po hat-triku Juana Angela Romana i bramce Kamila Zapolnika. No i teraz znowu jest u siebie, bo Miedź gra w kratkę. U siebie zwycięstwo, wyjazd porażka. U siebie zwycięstwo, wyjazd porażka. No jeśli to prawo serii zadziała, no to teraz Miedź, podejmując Koronę Kielce, powinna wygrać. Natomiast jeśli chodzi o zespół gości, no to oni na razie jeszcze się nie rozkręcili. Mam wrażenie, że Maciej Bartoszek przebudował zespół i też tam potrzeba trochę czasu. Korona na dzień dobry zremisowała w Głogowie trochę pechowo. Później wymęczone zwycięstwo z GKS-em Jastrzębie, następnie remis w Niepołomicach i porażka u siebie trochę zaskakująca teraz przed tygodniem 0-2 z Górnikiem Łęczna, więc jeśli biorąc pod uwagę moc Miedzi u siebie, a także fakt, że Korona jeszcze nie gra na swoim takim oczekiwanym poziomie, no to bliżej mi jednak obstawienia zwycięstwa gospodarzy. Jednak na Miedź bym postawił, chociaż no, trzeba mieć z tyłu głowy, że Korona to spadkowiec z Ekstraklasy, ma kilku tam piłkarzy, jak Jacek Kiełb czy Mateusz Cetnarski, czy bramkarz dość Gąsior chyba się nazywa ten bramkarz, jeśli dobrze pamiętam, dość albo przekręciłem nazwisko. Nie, Gąsior to Marcel Gąsior w Polu, natomiast nazwisko, krótkie nazwisko, patrz, wyleciało mi teraz z głowy, bramkarza Korony, zaraz sobie to sprawdzę, który tam stara się w tym meczu z Górnikiem, Marek Kozioł, o, w tym meczu z Górnikiem akurat miał pecha, bo dwa strzały Górnik celny oddał i zdobył dwa gole, więc to też pokazuje, że ta Korona nie grała tak słabo, tylko świetnie bronił Maciej Gostomski vis-a-vis Kozioła, więc ja to tak do końca tej Korony bym nie skreślał w sobotę, ale wydaje mi się, że jeśli mamy tak na zdrowy rozsądek typować, no to bliżej chyba jednak mi przynajmniej zwycięstwa Legniczan. No tutaj chyba też ciężko się nie zgodzić, tak, bo Korona
Faktycznie, co prawda, gdzieś tam ten bilans punktowy jest taki no średni akurat i pozycja w tabeli jest średnia, bo w samym środku tak w zasadzie, ale no, wygrali mecz praktycznie no, tylko z tą drużyną, czyli z GKS-em Jastrzębie, która jeszcze też nie wygrała, nie zdobyła żadnego punktu. Poza tym myślę, że no spuszczą, jak oglądałem spotkanie akurat Korony, to nic konkretnego nie pokazali, wręcz bym powiedział, że Puszcza była bliżej, żeby ten mecz wygrać. Teraz porażka u siebie i to z Beniaminkiem, tak, więc chyba też takie dosyć spore zaskoczenie, jedno przynajmniej z dwóch takich sporych tej ostatniej kolejki. A Miedzianka, no to faktycznie u siebie na razie punktów nie oddaje. Niewiele brakowało gdzieś tam w tym Bełchatowie, gdyby tylko byli bardziej skuteczni, no bo tego meczu z Arką myślę nie liczę, bo ciężki teren to jednym z głównych faworytów do awansu, więc tu punkty mogli stracić, aż nie spodziewałem się, że może aż tyle bramek stracą, bo to, że przegrają, no to gdzieś tam można było myślę obstawić, ale że tyle goli padnie dla Arki, to już myślę, że nie. Więc chyba taki dosyć jasny faworyt tego spotkania, tak? No niby drużyny, które mają podobną ilość punktów, ale w praktyce myślę, że to raczej nie są na tą chwilę jeszcze, bo może gdzieś tam z czasem to się okaże inaczej, ale na tą chwilę chyba, biorąc pod uwagę mecz w Legnicy, to nie są jakieś tam zbliżone drużyny i Miedź powinna sobie poradzić u siebie. Ja nie zdecydowałem się tego meczu ruszyć do swojego kuponu. Uważam, że to może być potencjalna mina. Może się to skończyć remisem, ale myślę, że jedynka tak to jest ten typ, który obstawię. Mam to szczęście, grając u Bukmachera, że mogę sobie wybrać te spotkania, które chcę, a tutaj umawiamy się, że typujemy wszystkie, więc rozumiem, że to by też bliżej do zwycięstwa Miedzi. Tak, dokładnie. Okej, czyli tutaj jesteśmy zgodni, dwie jedynki. Kursy prezentują się podobnie jak my myślimy, myślą bukmacherzy. 1,95 na Miecie, więc podobny kurs jak na Odrę Opole z GKS-em Bełchatów. Wydaje mi się, że tam większe prawdopodobieństwo jest zwycięstwa Odry niż tutaj Miedzi z Koroną, ale zdaniem bukmacherów zbliżone. 3,65 na remis, 3,90 na Koronę Kielce. Raczej nie wierzą w drużynę Macieja Bartoszka bukmacherzy, albo stosują jakąś taktykę, żeby podpuścić graczy. Więc zobaczymy, jak to będzie przebiegało. To będzie mecz transmitowany przez telewizję Polsat Sport, ten główny Polsat Sport. I tutaj też zastanawiam się, dlaczego akurat ten mecz, bo o godzinie 16, tak jak ty powiedziałeś przy okazji piątkowych spotkań, że ten mecz Termaliki z Arką jako szlagier, jako hit kolejki się rysuje, tak bardzo, bardzo ciekawie też się drugi taki hit, może ciut mniejszy ze względu na rangę drużyn, ale jednak też bardzo, bardzo ciekawe spotkanie, to jest mecz Górnika Łęczna z Radomiakiem Radom. W Łęczny to spotkanie rozpocznie się o 16 i nie będzie transmitowane przez Polsat Sport, ewentualnie IPLA, jedna kamera, komentarza, jeśli już. No i uwaga, tutaj również mamy spotkanie drugie w tej kolejce, dwóch niepokonanych dotąd zespołów, które wygrały oba swoje mecze, sąsiadów w tabeli, bo Górnik i Radomiak mają po 9 punktów na koncie w 3 meczach, a więc komplet, z tym, że Górnik Łęczna strzelił 7 bramek, nie tracąc żadnej, a Radomiak zdobył tyle samo goli, ale dwa razy piłkę z siatki bramkarz Radomiaka musiał wyciągać. I dlatego jest niżej w tabeli w tym momencie Radomiak, ale no, to jest mecz też, w którym może się wszystko wydarzyć. Imponuje nam ta forma Górnika jako Beniaminka po przyjściu do tej ligi. Spójrzmy, z kim grał Górnik. Na dzień dobry z GKS-em Bełchatów wygrać to nie jest jakiś wielki, ogromny wyczyn. Następnie była wygrana Górników 2-0 z Resowią, a więc z Beniaminkiem, więc też to nie był jakiś wielki wyczyn. Później Górnik Łęczna miał się mierzyć z Arką Gdynia i to miała być taka pierwsza weryfikacja tak naprawdę siły drużyny Kamila Kieresia, ale mecz został przełożony, bo wykryto koronawirusa u jednego z piłkarzy Arki, on się nie odbył ostatecznie. No i po tych dwóch tygodniach przerwy mogło się zdawać, że Górnik trochę wypadnie z rytmu, ale nic bardziej mylnego, pojechali Łęczniani do Kielc, wygrali 2-0 na boisku Korony, co na pewno proste nie jest, ale trzeba podkreślić, że mieli mnóstwo szczęścia Łęczniani, bo oddali dwa celne strzały, zdobyli dwa gole, a Korona tych strzałów miała celnych 6, ale świetnie bronił Gostomski. No teraz kolejna weryfikacja, Górnik podejmować będzie Radomiak, który ograł 4-1 Widzew, później ograł na wyjeździe skromnie, ale wygrał 1-0 z Jastrzębiem, następnie w zaległym meczu wygrał na boisku Chrobrego Głogów, co łatwe nie jest, 2-1, więc po ciężkiej walce, ale wygrał. No a przed tygodniem nie zobaczyliśmy drużyny Radomiaka w meczu z Puszczą, bo to spotkanie zostało przełożone. I tutaj znów możemy, Adrian, postawić pytanie, czy ta przerwa nie wybije z rytmu.
Radomiak w tym wypadku. Arki i Górnika nie wybiło, natomiast Radomiak, owszem, oni mają teraz już 2 tygodnie oczekiwania na kolejne spotkanie. Jadą na teren Górnika, nieobliczalnego Beniaminka, który wygrał wszystkie do tej pory mecze. No, jeszcze szukać gdzieś remisu, to chyba w takim spotkaniu. No faktycznie, chociaż no tutaj Radomiak ma tydzień, tak? Bo oni tydzień temu grali. 1,5 tygodnia, bo w środę był powtórzony mecz w Głogowie, a weekend był, to tak, przepraszam, to nie 2 tygodnie, a 1,5 tygodnia, bo w weekend była powtórka spotkania, przepraszam, w weekend był mecz przełożony, odwołany w niedzielę z Puszczą, natomiast w środę ten zaległy mecz w Głogowie. No faktycznie taki mecz troszkę ciężki do typowania, chociaż no jakby spojrzeć znowu tylko na tych rywali, tak w zasadzie te pierwsze dwa mecze, tak jak też mówiłeś w Łęcznej, no dwa mecze u siebie i to z zespołami, które tutaj raczej nie będą gdzieś tam wyżej aspirować, i Resowia i Bełchatów. No tutaj na pewno ta niespodzianka w postaci zwycięstwa w Kielcach, bo o ile może, jeżeli nawet Korona gdzieś tam nie jest w szczytowej formie, to nie powinna u siebie, tak jak mówiłem, stracić punktu z Beniaminkiem i to może być faktycznie spore zaskoczenie. No Radomiak na dzień dobry nas wypunktował, więc wydawałoby się, że mecz będzie gdzieś tam bardziej wyrównany, jednak nie. Później no dwa mecze te wyjazdowe, no szczególnie ten ostatni, tak jak też wspomniałeś, no ciężko w tym Głogowie o punkty. No tutaj też widziałem, że jeszcze przed tym spotkaniem z Łęczną kolejne transfery i to ze Śląska Wrocław, tak? Mateusz Radecki, Łukasz Wiech też i to już trzeci chyba zawodnik, bo jeszcze Damian Gąska też ze Śląska przychodził tak wcześniej do Radomiaka. Gdzieś tam wydaje mi się, że bardzo fajnie ten zespół jest dobierany, uzupełniany, chociaż pomimo, że na początku wydawało się, że on będzie bardziej rozbity, a tu wręcz przeciwnie wydaje się to wyglądać. No w formie jest też Karol Angielski, przez 1,5 tygodnia myślę nie zapomniał chyba też jak się strzela, więc no ja bym to jednak zaryzykował, nie byłbym aż ten Łęcznej aż tak pewny i bym zaryzykował z dwójką. Okej, czyli tutaj przewiduję, że passa Górnika się skończy i to definitywnie, nie dość, że meczów bez porażki, to także passa zwycięstw, a Radomiak sobie ją przedłuży. No bardzo możliwe jest to wynik i nie zdziwię się, jeśli to ty będziesz miał rację. Jeśli chodzi o kursy bukmacherskie, no tutaj też bukmacherzy są bardzo, bardzo zdezorientowani. Rzeczywiście Radomiak ma najniższy kurs, ale to jest aż 2,55, więc nie jest na pewno wyraźnym faworytem. 2,86 na Górnik, 3,27 na remis, czyli ja wybrałem tę według bukmacherów najtrudniejszą opcję do typowania. To spotkanie o godzinie 16 się rozpocznie w sobotę. Niestety nie będzie transmitowane w Polsacie Sporta. Wolałbym obejrzeć mecz Górnika z Radomiakiem niż Miedzie z Koroną, no, ale to jest tak jak powiedziałeś, wybór Polsatu, który dla nas czasami bywa niezrozumiały, ale to jest ich decyzja. To tyle jeśli chodzi o sobotnie granie, bo tylko dwa mecze zaplanowano na sobotę. No i dwa nam pozostały, one zostały zaterminowane na niedzielę. Kolejne spotkanie, nie ma tutaj informacji o transmisji, ale przy 12.40, więc przypuszczam, że ta transmisja się ostatecznie pojawi w Polsacie Sport. Drugi Łódzki Klub Sportowy będzie drugi Łódzki Klub Piłkarski, ale Łódzki Klub Sportowy z nazwy będzie pokazywany na antenach Polsatu, który podejmować będzie Sandecję Nowy Sącz. No i tutaj jest to spotkanie, Adrian, według mnie, no, w którym każdy inny wynik niż zwycięstwo ŁKS-u będzie niespodzianką, wręcz sensacją. Sandecja do tej pory swoich czterech spotkaniach za każdym razem schodziła z boiska jako pokonana i to też nie przegrywała z jakimiś tuzami, bo na początek w Legnicy 1-3, okej, to można powiedzieć, że z silnym zespołem. Później z Termaliką też nieźle, ale porażka na własnym boisku, ale później 2-0-2 z GKS-em Tychy, więc tutaj można było pokusić jakieś punkty i z Odrą Opole u siebie też można było, więc po ciężkim początku, potem przyszły mecze ze średniakami, oba przegrane, Sandecja w tych czterech spotkaniach zdobyła tylko 2 bramki, straciła aż 8, minus 6, bilans bramkowy, jeden z najsłabszych w całej lidze, gorszy ma tylko w tym momencie GKS Jastrzębie. No a jadą na boisko rozpędzonego lidera, który łyka wszystkich rywali, nie gryzie, tylko połyka w całości. Najpierw 4-0 w Opolu, później ŁKS pokonał na własnym boisku Stomil Olsztyn 3-0, następnie zaległe derby wygrane 2-0 w Łodzi, a teraz zwycięstwo wyjazdowe z Sosnowcem 2-1. No można powiedzieć, że taka tendencja w ŁKS. Najpierw zwycięstwo 4 bramkami, później
trzema, dwoma, jedną, więc jeśli by tutaj doszukiwać się jakiejś magii liczb, no to sugerowałoby, że tym razem ŁKS ten mecz zremisuje, ale to byłaby naprawdę duża niespodzianka. Żadnych argumentów takich, które mogłyby sugerować, że ŁKS powinien gdzieś złapać zadyszkę i nie ograć na własnym boisku, będąc liderem zespołu, który do tej pory jeszcze nawet punktu nie zdobył, no to ciężko w to uwierzyć. Ja na ŁKS również zagrałem w tej kolejce, to jest trzeci mecz, który dobrałem do swojego kuponu z drugoligowych spotkań, trzeci z trzech, bo więcej już się nie pokusiłem, dołożyłem tam jeszcze chyba porażkę Piasta Gliwice w Kopenhadze i jeszcze któryś ze spotkań, chyba Milanu z Norwegami, z Bodo Glimt, zwycięstwo, tak żeby sobie kurs podbić. I to ostatni mecz tej piątej kolejki, który wybrałem na swój kupon. No, kurs jest naprawdę solidny, jak na mecz drużyny, która ma komplet punktów z drużyną, która jeszcze punktu nawet nie zdobyła, bo 1,46, a więc no też by nic tylko brać, tak mi się przynajmniej wydaje. No jak to u nas w polskiej lidze, zawsze te kursy gdzieś tam są wysokie, bo można, najpierw mamy lotto, tutaj mamy fortunę, tak, więc te nasze ligi nawet w nazwach mają takie nieprzewidywalne, mogą się po prostu zdarzyć rezultaty, ale no tutaj faktycznie tak jak mówisz, no znaczy nie ma za bardzo żadnego argumentu ku temu, żeby ŁKS stracił punkty, a już w ogóle nie mówiąc o tym, żeby przegrał ten mecz, to już w ogóle byłaby chyba sensacja i to dosyć spora. No, o ile gdzieś tam myśleliśmy, że Sandecja w końcu się odkuje ostatnio, no to tak się odkuła, że przegrała u siebie z Opolem, tak? No, co prawda niewiele brakowało, żeby chociaż punkt zdobyli, bo w czwartej minucie doliczonego czasu gry stracili tą bramkę po rzucie karnym. No ale stracili, no i w końcu nie wygrali, tak więc i z tych drużyn z dołu i z Opolem, który no gdzieś tam był w środku, tak po tych 6 punktach powiedzmy, albo może inaczej, nie był może aż takim faworytem, żeby ten mecz w Nowym Sączu wygrać, no bo o ile te pierwsze dwa w Legnicy i później u siebie z Termaliką można było gdzieś tam brać, że przegrają, no to te dwa kolejne, no to nie zdobyli punktu, to na pewno tam jest spore rozczarowanie, no i chyba faktycznie, no tylko stawiać na ŁKS, no bo ciężko by było, żeby tutaj było inaczej. Jak już ten ŁKS ma wygrywać, musimy jako kibice Widzewa to przełknąć, to nie chociaż da zarobić. Faktycznie to co mówisz, zapomniałem o tym fakcie, jeżeli ten gol stracony z Odrą w 94 minucie z karnego, to może też podciąć skrzydła. Już byli blisko tego, żeby ten pierwszy punkt zdobyć i to jakoś delikatnie by sytuację w szatni poprawiło, atmosferę trochę rozrzedziło, a tymczasem gong karny, bramka stracona, znowu bez punktów. No i teraz jadąc na lidera na ŁKS, można sobie pomyśleć, po co my tam jedziemy, po najniższy wymiar kary. Jedynym argumentem świadczącym za Sandecją to są argumenty nielogiczne, o tak bym powiedział. Czyli po pierwsze ta wiara w liczby, że ŁKS z każdym kolejnym meczem wygrywa coraz niższą przewagą bramkową, a po drugie, no to jest piłka. Piłka polega na nieprzewidywalności i tylko to może uratować Sandecję, bo żadnych innych argumentów czysto sportowych. Nie wiem, może zlekceważenie gospodarzy drużyny Sandecji. Ciężko powiedzieć. Natomiast no, mają wszystkie atuty w ręku i tak jak powiedzieliśmy obaj, każdy inny wynik jak zwycięstwo Rycerzy Wiosny będzie traktowany w kategoriach albo niespodzianki, albo wręcz sensacji. Rozumiem, że ty się z tą argumentacją zgadzasz i dwie jedynki stawiamy, bo ja na pewno. No tak, a tak jeszcze tylko wrócę szybko do jednej kwestii, jak z Tomilu Olsztyn, co rozmawialiśmy wcześniej. Gdzieś tam sobie też czytam i widzę, że blisko jest Wojtek Łuczek, tak, co był w ŁKS-ie, gdzieś tam się nazwisko przewijało w kontekście Widzewa, a gdzieś w kontekście ŁKS-u też widzę się przewija Łukasz Gikiewicz, tak? Tak tutaj ciekawe, czy do tego dojdzie, czy to raczej taka plotka dziennikarska, to też się okaże. No tak, Gikiewicz mówi wprost, szuka klubu, chciałby wrócić do Polski, ŁKS jest liderem, więc szansa na to, żeby... No to byłoby to solidne wzmocnienie, gdzie ta pozycja numer 9 obecnie jest okupowana przez samą Korala, ale to jest piłkarz, który nie ma jakiejś super mocnej pozycji. Sekulski raczej przegrywa tę rywalizację, on też chciałby odejść, więc kto wie. Natomiast Łuczak, myślę, nie rozwiąże problemów z Tomilu, bo tam potrzebna jest dziewiątka. Łuczak to raczej typowa dziesiątka. Zawodnik, który do kreowania gry, a nie do wykańczania akcji, więc to też mogłoby być niezłe wzmocnienie z Tomilu, ale nie najbardziej pilne.
pilna potrzeba właśnie w tym miejscu widnieje. Ale to jest oczywiście problem Olsztynian. My z nimi nie będziemy przez najbliższe miesiące się spotykać, ewentualnie rywalizować o miejsce w tabeli. Więc rozumiem, tutaj stawiamy dwie jedynki, 12:40 niedziela. ŁKS podejmuje Sandecję, zobaczymy jak będzie. Natomiast nie wyobrażam sobie innego rozstrzygnięcia niż zwycięstwo ekipy Wojciecha Stawowego. Jeszcze kursy, jak mówiłem, 1:46 na ŁKS, natomiast jeśli chodzi o remis, 4:70, 7:10 na Sandecję. Jakby ktoś wietrzył niespodziankę, to można zgarnąć naprawdę fajny kurs, no ale to trochę szaleństwo. Ale czasami w takim szaleństwie jest metoda. Ostatnim spotkaniem piątej kolejki pierwszej ligi będzie mecz rozgrywany od godziny 16 w niedzielę. I tutaj Puszcza Niepołomice, która przed tygodniem pauzowała, bo nie rozegrała ostatecznie spotkania z Radomiakiem. Nie wiemy, który z piłkarzy Puszczy, albo którzy z piłkarzy, bo nie wiemy, czy to była liczba mnoga, czy pojedyncza, został zarażony tym wirusem. Pewnie troszeczkę się będziemy mogli domyślić, jak zobaczymy kadrę meczową na to spotkanie. No ale z powodu tego zarażenia przynajmniej jednego gracza mecz w Pruszkowie z Radomiakiem w minioną niedzielę nie doszedł do skutku. No i zobaczymy, jaki to będzie piłkarz. On może być to kluczowy zawodnik dla ekipy Puszczy. Natomiast Niepołomiczanie, którzy słabo weszli w ten sezon, typowaliśmy jako taki typowa drużyna środka tabeli, solidny pierwszoligowiec, któremu nie grozi awans, ale raczej też nie grozi spadek. No na razie jeszcze daleko jest od komfortu w Niepołomicach. Warto byłoby wygrać i troszeczkę poprawić swoją sytuację, bo Puszcza w tym momencie 15 z jednym punktem na koncie, ale w trzech meczach zdobytym. No ale zadanie będzie ciężkie, bo przyjeżdża Chrobry Głogów. Chrobry trochę podrażniony porażką u siebie z Radomiakiem, mierzył się z ekipą przed tygodniem, ekipą z Jastrzębia, czyli z GKS-em, i wydawało się, że to raczej będzie pewna wygrana Chrobrego. No tymczasem aż do 69 minuty trzeba było czekać na bramkę rezerwowego, w ogóle obaj rezerwowi, bo Lebedyński zagrywał, Mateusz Machaj zdobył gola, ulubieniec kibiców Chrobrego, i no, troszkę może martwić to, że Chrobry tylko 1-0 po takich mękach pokonał GKS Jastrzębia, ale patrząc w statystyki, to miał ten mecz pod kontrolą cały czas, tylko nie chciało wpaść, aż wreszcie wpadło, chociaż też swoje Kasper Bieszczad wybronił w tym spotkaniu, również to trzeba podkreślić, więc ten Chrobry, no myślę, że to będzie dobra weryfikacja tego, czy Chrobry jest rzeczywiście w stanie regularnie punktować, regularnie wygrywać i cały czas być w czołówce, czy też będzie wygrywał co jakiś czas tracił punkty i to marzenie o tym, żeby zakończyć sezon w szóstce, co się nie udało ostatecznie w poprzednim sezonie, choć było bardzo, bardzo blisko, jednak będzie trochę dalej od ekipy Chrobrego, więc ja jestem trochę... Uważam, że jest pewna trudność w obstawianiu tego meczu i chciałbym chyba pójść w kierunku trzeciego remisu w swoich typowaniach, bo nie wydaje mi się, żeby Puszcza, no chociaż tak na dobrą sprawę tutaj chyba każdy wynik jest możliwy. No też tak w ogóle spoglądam właśnie też, z kim oni obydwie drużyny grały i tak nic tu logicznego nie można powiedzieć, wrażenie po tych rezultatach, bo patrzymy na Puszczę, czyli na początek porażka już na dzień dobry u siebie z Resowią, która później przegrała wszystko, tak? Czyli w zasadzie wydawało się, że Puszcza jest jednym gdzieś z najgorszych drużyn. Później no to porażka, ale taka nieznaczna z Arką, która w zasadzie tylko z Puszczą straciła bramki, tak? Bo z nikim innym póki co nie traciła. Remis u siebie z Koroną, więc też niby drużyna gdzieś tam aspirująca, ale troszeczkę bez formy, więc też tak ciężko powiedzieć. No tak, a potem Łęczna, przepraszam, jedzie do Kielcy, wygrywa 2-0, a Puszczy się nie udało u siebie wygrać, więc... No właśnie, Chrobry... Trochę to takie nietypowe wszystko. Chrobry niby tutaj u siebie straszne, a remisuje na dzień dobry z Koroną, która się okazuje nie jest jakaś mega straszna, później ogrywa nas, no akurat no, my byliśmy gdzieś tam w dołku, mam nadzieję, że już nie jesteśmy. Później no Radomiak ich pokonał, tak więc powiedzmy, że tutaj można to wybaczyć, no i z tym Jastrzębiem się wymęczyli, tak więc faktycznie to się może w każdą stronę taka, w cudzysłowie, ta dyspozycja dnia może zaważyć, ale no nie wiem, czy Chrobry tutaj, nie no, żeby wygrał to może niekoniecznie, ale żeby przegrał może też nie faktycznie tym remisem. Ale albo nie, ty postawiłeś remis, to żeby... Nie, ja nie postawiłem remisu, to ci podpowiem. A, Zmieniłem zdanie. Znaczy, na logikę no, pachnie remisem, ale jednak poszedłem tutaj trochę za przeczuciem tym razem znowu. A, no nie, no dobra, no to ja postawię ten remis, tak, bo chciałem tylko, żeby było na odwrót, a... Aha, no, no to jeśli postawisz remis, to będzie inaczej, bo ja ostatecznie, wiesz co, stwierdziłem, że
że wietrze, to typowy strzał, wietrze, zwycięstwo Puszczy, nie Połomice. Myślę, że Chrobry dozna porażki, że Puszcza nie jest aż taka słaba, żeby dostawać w tyłek od każdego i to dobry moment na przełamanie dla Niepołomiczan. I jakby tak może nie ma jakichś ku temu wielkich argumentów, ale myślę, że może tutaj dojść do zwycięstwa Puszczy, że atut własnego boiska zadecyduje, plus może dyspozycja dnia, co jest oczywiście loterią trochę. Nie jesteśmy w stanie tego dzisiaj, dwa dni przed meczem, trzy nawet, przepraszam, bo mecz w niedzielę, a mamy czwartek, przewidzieć, więc ja tak trochę pod włos zagram, może nie do końca w sposób przemyślany, ale postawię na Puszczę. A tobie rozumiem krzyżyk, tak, Adrianie? Tak, krzyżyk. Czyli trzeci remis, to podsumowując, u ciebie mamy trzy remisy, cztery typy na zwycięstwo gospodarzy i dwa zwycięstwa gości. Ja mam dwa remisy, jedno zwycięstwo gości i w pozostałych sześciu spotkaniach na zwycięstwa gospodarzy. A więc, mam trzy gości, no bo my też jesteśmy gościem. A, no tak, rzeczywiście. No to widzisz, a ja postawiłem nam tutaj jedynki obu, to byłoby mylące, więc ja muszę to teraz to zmienić na dwójki, bo rzeczywiście potem byśmy się gdzieś pogubili, więc tak, jeżeli chodzi o to, to rzeczywiście formalnie dwójki to powinny być, a nie jedynki. Bardziej się kierowałem lokalizacją niż faktycznym zapisem, no bo formalnie rzeczywiście GKS Trzębie będzie gospodarzem tego spotkania. To tyle, bo dobiegło to wszystko nam do końca. Przypomnijmy też, że kolejna seria gier będzie rozgrywana w środku tygodnia, już we wtorek. Widzew znowu ją rozpocznie meczem z ekipą Zagłębia Sosnowiec, więc będziemy się słyszeli nie za tydzień z kolejnym, co jest grane, a dużo szybciej, może w poniedziałek już nawet, więc będziemy się temu przyglądać, a później kolejne spotkania, jeszcze Arka Gdynia gra z Tychami we wtorek i tak dalej, nie będziemy oczywiście teraz tego rozkładać na czynniki pierwsze, zostawimy sobie to na następny program. Natomiast podsumowując raz jeszcze, kolejka numer 5 zaczyna się w piątek, aż 5 spotkań zaplanowanych na ten dzień. Ta seria spotkań rozpocznie się w Łodzi meczem GKS-u Jastrzębie z Widzewem. Celowo powiedziałem w ten sposób, bo jak już podkreślaliśmy kilkukrotnie, formalnym gospodarzem tego meczu będzie GKS. O 18:00 rozpocznie się spotkanie Termaliki Nieciecza z Arką Gdynia, więc hit kolejki. Dwie drużyny, które mają na razie komplet punktów. Termalika, która jeszcze nie straciła bramki, plus Arka, która strzeliła ich najwięcej, więc bardzo ciekawe starcie. O 19:00 GKS Tychy podejmować będzie Resowie, która po świetnym początku później spuściła z tonu i przegrała wszystkie kolejne mecze. O 19:45 dwa mecze równolegle rozpoczną się w Opolu. Odra będzie podejmować GKS Bełchatów, a Stomil Olsztyn Zagłębie Sosnowiec. Natomiast tutaj dwie słabsze drużyny tego początku sezonu i ktoś tam się będzie mógł odbić lekko od dna albo obie drużyny nie odbiją się, bo podzielą się punktami. W sobotę planowane są dwa spotkania. Najpierw o 12:40 transmitowane przez Polsat Sport spotkanie Miedzi Legnica z Koroną Kielce, a o 16:00 Górnik Łęczna kontra Radomiak Radom, czyli drugi z takich topowych meczów tego weekendu zbliżającego się. Też starcie dwóch drużyn, które jeszcze nie straciły punktów, mają komplet zwycięstw na swoim koncie, z tym, że Górnik, w sumie Radomiak również, obie drużyny rozegrały po trzy mecze, więc teraz ktoś na pewno swoją serię zwycięstw przerwie, albo obie drużyny mecz będzie na remis, albo jedni przedłużą swoją serię, a drudzy ją przerwą i przegrają, stracą pierwsze punkty w sezonie. Zobaczymy, jak się to potoczy. W niedzielę kolejkę zakończą też dwa mecze. O 12:40 przy Alei Unii ŁKS będzie podejmować Sandecję Nowy Sącz. Nie ma oznaczenia, ale obstawiam, że mecz będzie transmitowany przez Polsat Sport. A o 16:00 piątą kolejkę zakończy mecz Puszcza Niepołomice Chrobry Głogów. My swoje typy w naszej zabawie przedstawiliśmy, sprawdzimy to po weekendzie, jak wyszło, bo tak jak mówię, kolejna seria meczów już we wtorek się rozpoczyna, więc prawdopodobnie w poniedziałek już usłyszycie zapowiedź tejże kolejki, także bądźcie czujni, spoglądajcie na ramówkę. Za dzisiaj Wam serdecznie dziękujemy, będziemy punkty liczyć i zobaczymy, kto tym razem będzie miał lepszego nosa. Adrian ostrzy sobie zęby na pierwszą chyba, tak, wygraną, czy była już jakaś w tych początkowych kolejkach, bo nie pamiętam. Możesz tutaj nie być taki dowcipny, no nie było, no jeszcze nie było. No kiedyś ta seria musi przyjść, tak myślą sobie na przykład w Nowym Sączu, albo kiedyś to przełamanie musi przyjść, tak myślą. Ale ugrałem jeden punkt, jak Stomil. O, widzisz, czyli jest jakiś początek. To może, no na pewno życzę ci, żebyś się nie pomylił i sobie również w tym pierwszym typowaniu, a potem będzie, jak będzie, to tylko
to tylko zabawa. Tyle z naszej strony na dzisiaj. Zapraszamy jeszcze dziś w ramówce o 21:00 zapowiedź meczu Widzew Jastrzębia, raczej Jastrzębie Widzew, więc tutaj więcej poświęcimy z Marcinem Guzewiczem temu meczowi, a my tutaj z Adrianem tylko liznęliśmy to spotkanie, a za moment prosto z prostej nowy podcast od Bartka Steindo, więc jeszcze nie kończymy, dopiero zaczynamy te wieczorne premiery, więc bądźcie z nami, a za dzisiaj dziękujemy. Adrian Somorowski, Maciej Wojciechowski, dzięki i wszystkiego dobrego. No, dzięki, cześć. Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.